Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zbliża się Black Friday. Już dwa chyba filmy na moim kanale mogliście zobaczyć, gdzie polecam Wam różnego rodzaju produkty. Jeśli wiem, że będzie jakiś kod rabatowy z mojej strony, to oczywiście Was o tym informuję. No i dzisiaj przyszła pora na kolejny film. Zaplanowałam dziś Wam pokazać pielęgnację, dwa kosmetyki tylko z pielęgnacji i dwa zapachy. I jeszcze zaplanowałam Wam powiedzieć o dwóch kremach, przepraszam, o czterech kremach koloryzujących. Nie wiem, czy wystarczy mi na to czasu, ale zacznę od pewniaka. Tu wiem, że będzie promocja minus 25% na wszystkie produkty Adria Sabioni. Dostałam od nich taką właśnie informację, więc na dole w opisie będziecie mieć wszystko, i hasło, i termin, od kiedy, może nawet tutaj gdzieś, może tu wstawię Wam dokładne informacje, od kiedy, na jakie hasło możecie kupić taniej właśnie kosmetyki tej marki. Powiem Wam, że no nie ukrywam, że to są kosmetyki, które były moim odkryciem w tym roku. Ja kocham polskie marki, polskie kosmetyki. Wiem, że one są dostosowane do potrzeb nas Polek, na nasze warunki pogodowe, a jeszcze dodatkowo one są stworzone też dla osób, które mają właśnie wymagające skóry, dojrzałe skóry już z oznakami starzenia, które tą skórę będą pielęgnowały. I kiedy odkryłam te dwa produkty, serum i krem tej marki, to ja się po prostu zakochałam i bardzo szybko je też zdękowałam. Dzisiaj jestem już w użyciu drugiego serum i drugiego kremu. Już jest też spore zużycie. I dalej, nie wiem, czy Wy też tak macie, że macie dobre kosmetyki i robicie sobie od nich przerwę. W międzyczasie też macie bardzo dobre kosmetyki i z chwilą, kiedy do nich wracacie, to no macie to uczucie, że to jest to, że to jest Wam potrzebne, to służy Waszej skórze. Te formuły, te zapachy, te składniki, to działanie jest po prostu no, na takim najwyższym poziomie. Więc ja kiedy no, po dłuższej przerwie kilkumiesięcznej wróciłam do tych kosmetyków, to na nowo zaczęłam je doceniać. To nie są delikatne formuły. To nie są formuły dla młodych skór, niewymagających, jędrnych, nieprzesuszonych. To są kosmetyki, które dadzą Wam odczucie i wizualne, i dotykowe nawilżenia skóry. Ja tego bardzo potrzebuję. Samo serum ma taką formułę kremu. Może zresztą mogę Wam to pokazać. To jest serum. Mam nadzieję, że to widzicie. No to nie jeden krem ma formułę bardziej rozrzedzoną, tak, delikatniejszą. Serum w okresie wiosny i lata dawało mi takie nawilżenie wystarczające, że nakładałam sobie to serum i później tylko filtr przeciwsłoneczny. Teraz, kiedy się zrobiło chłodniej, to ja już potrzebuję w dziennej pielęgnacji dwóch kosmetyków pielęgnujących. A to jest niesamowite uczucie, jak serum może nawilżyć skórę. Jak komfortowo będziecie się z tym kosmetykiem czuły. Jak wspaniale, że te kosmetyki, te dwa kosmetyki, serum i krem, są idealne w dziennej i w nocnej pielęgnacji. Wchłanianie jest bardzo wysokie, na dobrym poziomie, ale gdzieś tak z 20% tego kosmetyku zostaje na skórze. I ja wymagam tego od kosmetyków. Nie cierpię kosmetyków, które wchłaniają się całkowicie. Ja rozumiem, że są różne typy skóry, tłuste nie lubią właśnie takiego efektu, kiedy coś na skórze zostaje, natomiast ja wręcz tego potrzebuję. I ja jestem tak na 100% zapewniona, że w dziennej pielęgnacji na takie, nie wiem, 10 godzin, myślę, że co najmniej 10 godzin mam uczucie zabezpieczenia skóry
bez uczucia ściągnięcia, bez dyskomfortu. Ja chcę czuć, widzieć i czuć, że moja skóra jest wciąż pielęgnowana. A lubię to uczucie takiej jakby zwilżonej wodą skóry, że ona nie jest sucha, nie jest spięta, tylko wciąż ten kosmetyk na niej jest i to wrażenie pielęgnowania takiego wielogodzinnego czy kilkunastogodzinnego cały czas na swojej skórze odczuwam. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te formuły są idealne i tutaj składniki robią największą robotę. Przede wszystkim wyciąg z żywicy drzewa brzoskwiniowego. Czujemy zapach brzoskwini i też czujemy te wartości odżywcze, które nam ten wyciąg daje. Ale oczywiście i w kremie, i w serum mamy nie tylko właśnie ten ekstrakt z żywicy drzewa brzoskwiniowego, ale mamy też kwas hialuronowy, mamy olejki różnego rodzaju, masło shea, mamy też taki kompleks opatentowany, który gwarantuje nam nawilżenie skóry, odżywienie, a ta żywica tworzy na skórze coś w rodzaju takiego rusztowania, który daje wrażenie zliftingowania skóry. I my nie czujemy tego napięcia liftingu, tylko czujemy, że na skórze mamy coś takiego, co tak trójwymiarowo jakby podtrzymuje tę skórę, czy też trzyma ją po prostu w ryzach. Konsystencje tychże kosmetyków są zadowalające. Tutaj już krem też jest w użyciu. I powiem Wam, że jak kończyłam pierwsze opakowanie, to myślałam sobie, a mam bardzo dobre kosmetyki w swojej toalecie. I rzeczywiście tak jest, bo mam dużo kosmetyków z marki Senel, innych marek, koreańskich. I ja wiem, że ja nie trzymam po prostu niczego, co nie służy mojej skórze. Albo co jest dobre, ale no, mogłoby być lepsze. To ja od razu pozbywam się takich kosmetyków i zostawiam tylko te, które no, są idealne. No ale jednak, kiedy mam taki kosmetyk jak właśnie krem czy serum Adria Sabioni, no to ja chcę go mieć cały czas i to będzie też tworzyło taki trzon mojej pielęgnacji. Te marki kosmetyczne, które są ze mną już od lat, będą. Bez nich sobie nie wyobrażam swojej pielęgnacji, ale już teraz, już wiem, że ten rok to odkrycie tej marki i ta marka po prostu ze mną zostaje. Kosmetyki tej marki też ze mną zostaną. Czuję, że się po prostu za bardzo rozgaduję, więc nie wiem, czy mi wystarczy czasu na jeszcze te kremy koloryzujące, ale tutaj jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że ja Wam gwarantuję, że te kosmetyki, jeśli macie podobną skórę do mojej, czyli dojrzałą, która nie ma już tej jędrności, która ma zmarszczki, powiem Wam, że czego mi brakuje w tej marce, to kremu pod oczy. Ja to serum nakładam sobie pod oczy i ono mi wystarcza w dziennej pielęgnacji, ale ja jednak lubię mieć oddzielny krem właśnie w okolice oczu. W każdym razie no, to są takie kosmetyki, które muszą być w mojej pielęgnacji. Nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było. No i wiem, że będziecie zadowolone, że jeśli się skusicie na jeden czy dwa kosmetyki, czy za chwilę jeszcze Wam powiem o zapachach, to ja Wam gwarantuję, że będziecie zadowolone. Jeśli macie choć trochę podobną skórę do mojej, może być oczywiście też no, skóra zdecydowanie młodsza, bo to nie są tylko kosmetyki dla osób 50, 60, 70 plus, zdecydowanie nie, ale rzeczywiście one mają w sobie taką no, moc, że ja im ufam, po prostu bezgranicznie ufam
I wiem już po tych doświadczeniach, kiedy wykorzystałam pierwsze opakowania, że to zaufanie jest takie właśnie bezgraniczne. I teraz zapachy. To tutaj będzie jeszcze większa ekscytacja, dlatego że jak ktoś mnie ogląda już od tych 10 lat, to wie, że ja na swoim kanale, w swoich filmach nie mówię tak często o zapachach. Rzeczywiście w moim długim życiu były może dwa takie zapachy, które polubiłam i do których wracałam, ale zawsze mi się wydawało, że ten zapach pielęgnacji, tak jak właśnie tutaj ten zapach brzoskwini, wystarczy mi, to jednak z biegiem czasu zauważyłam, że jednak perfumy są mi potrzebne. Nie tylko, żeby czuć ten zapach, ale one dodają czegoś. Czegoś, co jest mi jakby niezbędne w funkcjonowaniu. Ale Tante i Sedutore to są ukochane moje zapachy, zapach kuszący, zapach uwodzicielski. Właściwie te dwa słowa mówią o tych zapachach. Ja oczywiście zrobię Wam zbliżenie na nuty, jakie są zawarte w jednym i drugiej słoiczku, flakoniku i zobaczycie, czy te zapachy będą się z Wami utożsamiały, czy też Wy z nimi. To są zapachy, które jakby pochłonęły mnie całkowicie. Ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tych zapachów. Ja się po prostu uzależniłam tak pozytywnie. Zobaczcie, ile mi tutaj zostało. To jest niewiarygodne, że ja w tak krótkim czasie, no nie wiem od kiedy je mam, powiedzmy od wiosny, ja mam już na dnie. Kocham te zapachy, one mi są potrzebne do normalnego funkcjonowania. To jest niewiarygodne, że ja coś takiego mówię. Musiałam przerwać na chwilę, bo straż pożarna jechała. A powiem Wam tak, one dają mi wiele radości. Pięknie pachną, to już jakby jest to najważniejsze. Ale ja pierwsze tygodnie, ja nie mogłam się rozstać z tymi zapachami. Ja robiłam coś takiego, że na noc, choć odrobinę gdzieś na piżamę, na rękaw piżamy sobie, czy gdzieś tam na ramię prysnęłam, żeby ten zapach po prostu ze mną był też przez całą noc. W ciągu dnia, wychodząc do pracy, nie wiem, one mnie dodawały skrzydeł. No, tak, zabrzmiało to jak z inną reklamą, ale rzeczywiście jest coś takiego, że mnie się chce żyć. One powodują, że ja się uśmiecham, one powodują, że ja nie wiem, ja czuję jakieś endorfiny. Powiem Wam, to jest bardzo podobne doznanie, wiecie, jak ja uwielbiam aktywny tryb życia i kiedy wracam po takim treningu do domu i czuję podobną rzecz, czyli coś takiego niebywałego jest we mnie, tak, te endorfiny tak pobudzają mnie całkowicie, kiedy mam właśnie taki wytężony trening, to tak samo jest z tymi zapachami. Słodkie, uwodzicielskie, takie trochę tajemnicze, bardzo seksowne. Ten zapach jest, on nie jest męczący, bo ja dopytuję się moich koleżanek, czy nie męczy cię ten zapach, czy on nie jest zbyt inwazyjny, no bo ja jednak spryskuje się przed wyjściem do pracy. Nie chciałabym, żeby ktoś cierpiał, tak? Bo ja też tak mam, że jak ktoś spryska się jakimiś tam perfumami, które nie do końca mi pasują, to mnie to bardzo męczy, boli mnie głowa i tak dalej. No i nie jest to jakieś takie przykre doznanie dla innych. Wręcz przeciwnie,
jakby ten zapach, mówią, że jak czują ten zapach, to wiedzą, że to jestem ja. I dokładnie też się tak czuję. To jest mój zapach. Ja jestem dla tych zapachów. Nie wiem, to kogo stworzył, dla kogo. Ale jest to taka miłość obopólna. 50 ml, no minus 25%, to naprawdę będzie okazyjna cena. Teraz Wam nie powiem, bo musiałabym to przeliczyć. Sprawdzicie sobie na stronie. I tutaj też, jeśli lubicie zapachy ciepłe, słodkie, gdzieś kojarzące Wam się z wypiekami, z wanilią, ale też gdzieś tam z świeżością, z, nie wiem, mchem, ale i kwiatem, to jest tutaj w tych słoiczkach. Jeden jest bardziej ciepły, bardziej taki lepki, taki otulający, drugi jest bardziej rześki. No ale to będziecie widzieć po tych nutach zapachowych. No i o kosmetykach to już chyba wszystko. Zobaczcie, ja chcę mieć taki blask na swojej skórze. Zresztą ja tu jestem trochę przypudrowana, bo za bardzo bym się błyszczała w tym świetle, ale tak na co dzień to ja potrzebuję właśnie tego blasku po pielęgnacji i później nakładam sobie właśnie krem koloryzujący czy podkład i ten blask jest ze mną cały czas. Także jak jest dobrze wypielęgnowana skóra, i mamy nałożoną dobrą pielęgnację w ciągu dnia, a zrobimy sobie jakiś delikatny makijaż, a ja taki makijaż preferuję, jakiś jeden czy dwa cienie, troszeczkę różu i bez rozświetlacza, bo ja mam rozświetlacz bijący blask bijący z mojej skóry, czy też z mojej pielęgnacji. No to jest to, czego ja potrzebuję. Te kosmetyki kojarzą mi się z czymś, co koi moją skórę, co jest dla mnie takim lekiem, takim opatrunkiem, tak? Ja wiem, że oprócz tego liftingu, nawilżenia, odżywienia, będę miała zabezpieczoną skórę przed czynnikami zewnętrznymi, czy przed upałem, wiatrem, mrozem i tak dalej, że jestem zaopiekowana przez kosmetyk, a to nie tak często mogę o kosmetykach powiedzieć. I teraz już szybciutko przejdę do moich najlepszych kremów BB i CC. Jednego nie mam, to był ten z Purito, marki Purito, koreański, który zdękowałam, to Wam też podlinkuję, no ale tamten zdękowałam, ale ja mam tutaj jeszcze kilka kremów BB i CC, do których cały czas wracam, których naprzemiennie można by było powiedzieć używam. W mojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo innych podkładów, bardzo mocno kryjących, delikatniejszych, rzeczywiście tam jeszcze z 10 bym znalazła. Natomiast najczęściej sięgam właśnie po te cztery. I chyba zdecydowanie najczęściej sięgam po Floramę. Tak na co dzień uwielbiam ten krem BB. Mam go w dwóch odcieniach. I teraz mam ten, jeszcze mam ten ciemniejszy medium. To jest delikatne krycie, ale takie, wiecie, no ja mam go dzisiaj właśnie na twarzy. Gdzieś tam może jakieś delikatne moje przebarwienia prześwitują, ale ja na co dzień nie potrzebuję takiego mocnego krycia. I bardzo mi się podoba w tym kremie to, że widać moją skórę, że on, jakbym go nie miała po prostu, a miała po prostu ładniejszą w kolorycie skórę. Tutaj też w tych kremach wszystkich mamy składniki pielęgnujące, głównie nawilżające. Dodatkowo tutaj jeszcze jest SPF 20, więc bardzo fajny, taki rozświetlający krem koloryzujący, który daje skórze właśnie takiej świeżości i blasku. A nie jest matowy, nie, ja, żaden z tych nie jest matowy, wręcz właśnie taki
rozświetlający, głównie dla skór suchych, będzie idealny. Później w kolejności najczęściej sięgam, żebym tu nie skłamała, no chyba tak, po ten Hean CC. Tu już krycie jest większe i mogłabym powiedzieć, że ono jest takie, no, że już bym większego nawet nie chciała, choć mam tu jeszcze jeden taki krem, który jeszcze bardziej będzie krył. Bardzo go lubię. SPF 40 to już naprawdę na wysokim poziomie, więc taki mroźny, ponury dzień. Nie musi być mroźny, ale ponury. Myślę, że tak na takie krótkie przejście to wystarczy, ale jak będziecie gdzieś dłużej na zewnątrz, to raczej nie. Więc ja zawsze filtr nakładam. Bardzo ładny. Też ma takie świetliste wykończenie, ale już nie tak świetliste jak Florame. Ale oczywiście wtedy, kiedy jest ta świetlistość większa czy mniejsza, to jak najbardziej można przypudrować i zmatowi Wam się skórę. Ja mam tutaj właśnie podkład, jak Wam mówiłam, nie podkład, tylko puder w tej strefie środkowej i też bardzo, bardzo delikatnie tylko pudruję i widzę już to zmatowienie. Także Hean i Florame jak najbardziej. Następnie Douglas i to jest krem CC SPF 50. Bardzo podobny do Hean, zdecydowanie droższy. No to już Wasz wybór. Przepięknie zresztą pachnie ten krem z Douglasa. Ładne, takie właśnie znowu świetliste wykończenie, podobne do Florame. Lubię bardzo ten krem i on też ma naprawdę takie krycie podobne do Hean. To już w zależności od tego, czy znajdziecie promocję na dany kosmetyk, to czy wybierzecie Douglasa, czy wybierzecie Hean, to już tutaj nie będzie jakiejś takiej większej różnicy. Myślę, że ten z Hean jest odrobinę bardziej kryjący od tego kremu CC z Douglasa. Oba świetne. Także, no a tutaj jeszcze jest w Douglasie ten dodatkowy atut, że pięknie pachnie. I to nie są kremy, które zrobią Wam matową skórę, maskę na twarzy. Nie, oczywiście można budować jak najbardziej. Pewnie można podejść do bardzo wysokiego krycia. Nie wiem, czy to jest potrzebne, ale niektórzy mają takie potrzeby. Natomiast przy takiej jednej czy dwóch, powiedzmy, warstwach, to i tak będzie widać strukturę Waszej skóry. Koloryt będzie ujednolicony, ale ta skóra będzie po prostu tak wyglądała świeżo, jednolicie. No, będzie wyglądała jeszcze lepiej niż Wasza, mam nadzieję, dobrze wypielęgnowana skóra, bo żaden krem czy podkład nie przykryje suchości, ziemistości, bo to i tak wyjdzie. Z czasem, nie wiem, 2 godziny będziecie wyglądać ładnie z podkładem, a jeśli skóra nie będzie dobrze wypielęgnowana, to i ten podkład nie będzie na niej dobrze leżał, czy krem koloryzujący. I jeden jeszcze krem, BB Asian Club, i to jest krem, który ma najwyższe krycie tych czterech. Mogłabym powiedzieć, że no, może mieć takie krycie lepsze niż niejeden mój podkład. Trzeba z nim uważać, on jest gęsty, więc nie powinno się nakładać go dużo. Dobrze wyklepać jest go gąbeczką. Też ma SPF, z tego co pamiętam, 40, nie, 50 i jeszcze PA 4 plusy, więc naprawdę fajne zabezpieczenie, fajny SPF, wysoki SPF. No i tutaj muszę zwrócić uwagę na niego, że jeśli macie skórę naprawdę suchą i jeszcze nie jest przez Was dobrze wypielęgnowana, to ten krem może wyglądać ciężko, ale to też umiejętność rozprowadzenia go właściwego na twarzy. Musi być rozcieńczony, bo on jest naprawdę mocno kryjący. Ja na takie większe wyjścia, jeśli chcę, żeby moja skóra wyglądała, wiecie, tak nieskazitelnie, jak skóra lalki, no to tak, to on to zrobi. Także no, ja, jeśli
jeśli chodzi o krem BB, właśnie tej marki, to naprawdę zaskoczyło mnie tutaj tak duże krycie. I tutaj mamy też i wyciąg ze śluzu ślimaka i chyba jakiś jad żmij, jeśli dobrze pamiętam, a widzę tutaj jakąś żmiję, to chyba coś w tym jest. Świetne. No i oczywiście ten mój ukochany także Purito. Jeśli będą promocje na któryś z tych kosmetyków, to zwróćcie uwagę. Ja Wam zostawię linki do sklepów i później tylko sprawdzajcie, czy po prostu jest dana promocja, bo no gwarancją jest to, że Adria Sabioni będzie miała dla Was minus 25%. Warto z tego skorzystać. Tak, to jeśli chodzi o tę część związaną z czarnym piątkiem, to tyle. Jeszcze chyba nagram jeden albo dwa filmy. Jak macie ochotę sobie coś kupić, to dooglądajcie dalej moje filmy. Coś kupić, ale zdecydowanie taniej oczywiście. Dziękuję Wam za dzisiejszy film. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.